Cześć, jestem Krzysiek. Tutaj mam mikrofon zrobiony z telefonu. Ogólnie wieje jak w Kieleckim. Zaprezentuję Wam swoją osobę. Zrobię to ciągiem, bez jakichś zbędnych ceregieli, nie? Jak widać, jesteśmy nad morzem, prawie że martwym, ale to nie o tym. Teraz, w 2021 roku, mam 37 lat. Jeżdżę na motocyklach od czwartego roku życia, jako plecaczek z przodu u sąsiada na Komarku. Mam już duże doświadczenie. Co dalej? Podczas komunii uzbierałem tyle milionów, że było to w 92 roku 4 miliony 800 tysięcy i w domu handlowym w mojej miejscowości była niesamowita niebieska motorynka Pony. Tak, koledzy mieli pomarańczową, byli rok starsi i już im wyglebiłem. Co potem się skończyło w ten sposób, że ja powiedziałem do mamuni: mamo, ja chcę motorynkę. A mama powiedziała: motorynkę i trumienkę. I to był taki przełom. Dopiero zacząłem jeździć z końcem podstawówki i wtedy się zaczęło. 11 WS-ek trójek, 4 czwórki, niesamowite szlify cylindra na łamach świata motocykli były opisywane. Patrzcie sobie, czy tam nikt mi nie robi na skarpę kamer. W każdym bądź razie co? Rasowanie dwusuwek, którego już w fabryce zrasowali, jak się tylko dało, na 8 koni. Potem MZ-ki, Jawy. I nagle po maturze Kawasaki GPX 750R. Nie wiem, co to było R, bo szybko odleciało to R. Zobaczycie na filmie. Pociągnę go z kanału chłopaka, który chyba ze 200 tysięcy zrobił. Wejść na tym filmie krótkim, 10-sekundowym, nie? Tak zwane dachowanie Kawasaki GPX 750R. Więc co? Linki też do każdego filmu będziecie mieli podane pod filmem na YouTubie. Więc będziecie mogli sobie pokazywać, bo są średnio same kawałki tych filmów. Na motocyklu nigdy sobie nie zrobiłem nic złego, dlatego tylko, że jeździłem od małych motocykli dopiero na większe. Jeżdżąc na Jawie, która ważyła 200 kg i miała 30 koni mechanicznych, wyglądało to w ten sposób, że moi drodzy, nie dało się zabić, chyba że po pijanemu jadąc na desce we czterech z dyskoteki, bo takie słyszałem przypadki, niestety nie są mi znane żywe takie przypadki. Więc co? Historii jest dużo. I potem najważniejsza, nie? Historia mojej miłości. Miłością była Patrycja z miejscowości nieopodal, która chodziła do mnie do liceum. Ja poszedłem na studia, a ona poszła do innego, mimo że oficjalnie niby była ze mną, nie? I co? I powstał problem. Co zrobić z kasą, z wolnym czasem i z 200-metrowym placem w mojej gminie, asfaltowanym. Skończyło się to w ten sposób, że ludzie dzwonili i mówili, że ty, słuchaj, ale ja mam R1 i ta R1 nie jedzie tak jak twoja Jawa. Więc co? Trochę pewnie będę przyspieszał ten film, żeby to tak było nie nudne. Czasem się kryję, że uczę, wiecie, rozumiecie. Są tacy, co lubią, są tacy, co trzeba. A ja uczę. To trochę taki inny level tego wszystkiego. I zacząłem jeździć na Jawie. Na Jawie nauczyłem się dobrze jeździć na tylnym kole. Pokazałem się na paru imprezach w Polsce. A potem tyle telefonów, na gadu, tyle zapytań. Powstała strona internetowa doktora Mentosa. Wszędzie się pokazywałem z Mentosami, a studiowałem weterynarię. I tak jakoś Mentos już był zajęty jako domena, więc zrobiliśmy domenę Dyry Mentos. I wyglądało to w ten sposób, że przyjęło się jako szkoła koło Dyry Mentosa. Ludzie przyjeżdżali z całej Polski,
i z ościennych. A potem powstał pierwszy na świecie symulator, który ma największą chyba odwiedzalność na YouTubie już od 15 lat. Jak tylko platforma YouTube'a ruszyła, no nie? Na moich prastarych kanałach, tak? Tutaj nie chcę nikogo nagrać, więc muszę się trochę rozglądać. I nie wiem, film ma być dosyć krótki. W międzyczasie będą pokazywane te filmy, nie? Jak już no, w sumie jeszcze przed symulatorem dwa sezony we Władysławowie jeździłem i ostrzegam, to nie jest Władysławowo. W Beczce Śmierci, po ścianie śmierci, zwanej też Wall of Death, ściana emocji, w Chorzowie taka była, już nie ma, więc wytłukłem się z tym trochę, ale no nigdy sobie nic nie zrobiłem, nie? I wygląda to w ten sposób, że no na chwilę obecną, idąc za ciosem, uprawiam lotnictwo i kosmonautykę, jak to moja mama mówi. Kto jest ten? Podpłynęło morze do mnie, nie wiem. Legitymacja instruktora wszystkich sportów ekstremalnych, nie? Nawet nart. Więc no, moja droga poszła tak. Jestem dosyć specyficzną osobą. Nie daję sobie w kaszę dmuchać. Potrafię w jeden dzień podnieść komuś tak skill, że od samego słuchania mnie na temat motocykli puchnie mózg. Więc tak to właśnie wygląda. I po jednym dniu można przejechać, szkoląc się na mojej maszynie, 150-200 metrów po jednym dniu. Po dwóch tygodniach brakuje biegów, które i tak umie się już przerzucać bez sprzęgła. Więc ręka od sprzęgła nie boli, ręka od hamulca przedniego nie boli. Skupiamy się tylko na hamulcu nożnym, tylnym i jeżdżeniu ogólnie, nie? No może napiszę kiedyś książkę, ale taka książka by mnie zrujnowała, no nie? Bo by poszła w PDF-ie na stundpoland.pl, gdzie jestem zbanowany. Bo tam chłopaczki się 16-letnie wymieniają. Ty co zrobić, jak mi CR-ka 250-ka nie idzie, nie? No to trzeba zjeść więcej bobu. I tak sobie piszą. A jak tam ktoś wskoczy z tematem, obcy dla mnie. Jedź do Tacza, do Krzyśka Tacz.pl, Taczelskiego. To on ci powie, czy się w ogóle do tego nadajesz. Bo ja zwracam hajs już w pierwszej godzinie. W momencie, kiedy widzę, że nic z tego nie idzie. Talenty można mieć 5%, jak mój ulubiony Stunter 13, który we wszystkich gazetach, w których pisał ludziom na pytanie, odpowiadał, skąd to się wzięło. A on pisał, że ten doktor Mentos i raptowny z Lublina zaginali czasoprzestrzeń, brali motocykle, które nie jeździły w ogóle i jeździli na tym kole i nie było bardzo widać dużych przeróbek pod tytułem duża zębatka, klatka, hamulec ręczny, hydrauliczny na tylne koło. Tak, ja w którymś wcześniejszym tam filmie, ileś tam lat, jak miałem 20 lat, miałem aspirację do tego, żeby tutaj wyczesać w ogóle całą Polskę i cały świat z tych sztuczek. Poopowiadałem, jak się robi sztuczki, które dopiero weszły po kilku latach na arenę polskiego, powiedzmy, freestylu, bo w jednym z moich filmów opowiem, że znaczy się, on już jest. Ja już to powiedziałem, jak miałem 25 lat. Powiedziałem, że jest stunt, czyli kaskaderstwo, tak jak ja jestem kaskaderem po krakowskiej szkole filmowej Marka Sołka w dawnej telewizji w Wiśle. Rozumiecie, wiecie. I wygląda to w ten sposób, że freestyle, no to co? Klatka, duża zębatka, smok i tam kręcisz, aż ukręcisz. Jak jesteś zaparty, to w końcu jakieś tam efekty są. I tak pokażesz na filmie najlepsze to, co potrafisz, a wszyscy i tak wiedzą, że glebisz ten motor co chwilę i co chwilę i co chwilę, a pokazałeś tylko w ciągu dwuminutowego filmu najlepsze, co ci się udało przez może cały sezon. Więc, a stąd. To jest walić z klamy litrowego GSX-era 1000 i
przy 200, gdzie już chłopaczki w BMC pijąc piwo wszyscy z kierowcą jadąc na obwodnicy, myślę, że są najszybsi na świecie, jak to Pacer powiedział. Pozdrawiam. A tutaj nagle ktoś podjeżdża, stawia na koło, wbija czwórę i odjeżdża. I tak, ten film Pacera ABC walenia pionów, który za pobraniem moja mama kupiła i powiedziała: Krzysztof, co to za film jest na VHS-ie? Co to jest za film ABC walenia pionów napisane markerem na tej taśmie? A ja mówię: mamo, to o motorach. I to był właśnie ten przełom, no nie? To był przełom tego, że moja miłość do dziewczyny, która się przerodziła w miłość do motocykli, no, tak się skończyła, no nie? Ogólnie dlaczego nie jeżdżę na zawody? Bo w momencie, kiedy jest otwarta pula tego typu, że możesz zdobyć 1000 punktów, z czego 500 na wizerunek. Bo to jak przyjedziesz jawą w jeansach i jawą i w jeansach i może nawet bez kasku i zrobisz lepiej niż raptowny na pożyczonej CBR-ce, w pożyczonym kombinezonie w 2004 roku na Street Fighterze, kurnia, w Bielawie, to on jest na czele, a ty jesteś trzeci. Cały tłum krzyczy: nie chwal się, nie ciesz się, bo nie zasłużyłeś. No, a ja na każdej fladze zrobiłem swoją małą sygnaturkę. I tyle. I wystarczył jeden rok, bo z areny trzeba wiedzieć, kiedy trzeba zejść. Wchodzisz na pudło, okej, jesteś trzeci. Czwartym to jest przykro, ale pierwszym to jeszcze gorzej, bo już wtedy trzeba całkiem zejść. A ja byłem trzeci. To mnie znowu zmotywowało do tego, żeby kupić sobie CBR 1000RR w 2005 roku. Nie pytajcie się, jak młody człowiek może kupić CBR 1000RR i GSX-era K4 na tor, mając śmieszne 20 parę lat. Może, po prostu musi pojechać do Reichu, podpisać umowę z Original German Hill Drivers, tak jak to na ścigacz.pl jest opisane, i jeździć tam. Rąbać, skakać przez samochody, dachować różne takie samochody, w których drugi bieg wyskakuje różnej maści, bo za złomowanie tam się płaciło w Austrii na przykład, w miejscowości Hard. No i co? No i temat jest taki, moi drodzy, że na 200-metrowy plac CBR 1000RR to jest motocykl za potężny. A wsadzanie mu zębatki, wciskanie hamulca i jeżdżenie na hamulcu na tylnym kole, na dużej zębatce takim motocyklem, to jest chyba pomyłką. Jak można to zrobić jawą? I cały trening kosztuje mnie z dojazdem kilometra do tego placu 20 zł. Więc od tamtej pory, w międzyczasie jeszcze, mając już od 17 roku prawo jazdy A i B, bo mama podpowiedziała, że no jak nie zrobisz A, no to nie zrobisz. Więc zrobiłem A i B. Oczywiście na motocykl zdawałem 6 razy, na samochód za pierwszym. Nie wiem czemu. Może dlatego, że samochodami mniej jeździłem, bo nie było takiej potrzeby, nie? U mnie w domu był pracujący samochód mojego ojca i ojciec nie dawał, żebym się rozbijał nim, bo codziennie do lecznicy dojeżdżał 20 km. No inne dzieci mają inaczej. Kończył na drzewach, bo BMK-ami swoich rodziców, którzy mają wielkie fermy świńskie. Przepraszam, wiarłem, ja rozumiem. W Anglii jest 3% rolników. A w Polsce 46 ma hektar przeliczeniowy. A jak ktoś mówi, że go ZUS strasznie męczy, to niech kupi hektar przeliczeniowy i przejdzie na kruc, będzie go męczyło 300 zł na kwartał. Tyle w tym temacie. Więc a księgowa czy o tym mówi? Nie, księgowa powie, że będzie drożej, jak się będzie spółkę miało. I jest trudno spółkę założyć, tylko spółkę jest łatwo kupić i łatwo sprzedać i w 2 godziny można być posiadaczem spółki na siebie, gdzie się płaci niestety ten ZUS cały, albo można z żoną sobie kupić, chociaż żona to nie rodzina, można kupić sobie z żoną na spółkę taką spółkę. No, za dużo spółka w tym spółka filmie, więc ja go trochę poprzyspieszam, długą wersję i jakiś prosty tytuł wsadzę do internetu. No, więc zrobiłem po 3 latach
patent instruktora jazdy samochodowo-motocyklowej. Troszkę sobie pozarabiałem. Poznałem temat, jak to wygląda, takie szkolenia, taka praca, to wszystko w kwestiach merytorycznych. Metodykę nauczania poznałem. No, moja mama też niestety nauczycielką była, więc wiem, że jak 3 czytanki przed nią przeczytałem, to ona już była 3 do tyłu. Więc i na każde pytanie ona musiała wertować książkę, a ja miałem książkę przy kiblu. I moja mama powiedziała w pewnym momencie do całej mojej klasy kochanej, pozdrawiam moją kochaną klasę z Elo w Zaksówku. Wiecie co? A Krzysiek to ma książkę przy kiblu i tylko tam ją czyta. A wy coś czytacie? I wtedy nie było jeszcze Facebooka. No. Ciekawe, jak tu wyjdzie na tym wietrze to nagranie, ale... Ale, nie? Więc... Tak trochę humorem, trochę żartem, nie? Czekałem do tego 37 roku, żeby się pobrać, ożenić. I się ożeniłem. Ożeniłem się w Kołobrzegu. Jestem w Kołobrzegu, to jest nieopodal, moi drodzy, Koszalina. Chyba chcę tutaj zostać, bo już w tamtym rejonie, gdzie Ukraińcy atakują z każdej strony, nie? To już są ciężkie do zarobienia. Zresztą sądzę, że bardzo duża część Szczecinian i Poznanian woli uczyć się na swoich motocyklach, nie? Na swoich motocyklach gdzieś tam na trasie, na drodze. A to już jest kiepsko, nie? Więc co, no... Krótko i na temat. Mamy freestyle, mamy stunt. Freestyle jest dla młodych ludzi, F4 i Phantom, powinno się tak nazywać. Placyk, jakiś tam samochód, bus albo przyczepka jeszcze taniej wychodzi, bo ma przegląd bezterminowy. Klepiemy, aż się nauczymy jeździć, potem się żenimy i jest game over. I co dalej? A stunt to tak jak mówiłem, truja, klama, czwórka, piątka, szóstka, na szóstce ci opada, chyba że masz turbo wklepane. No i jak się to kończy? No robiąc to z głową, to może się to udać, nie? Najlepiej to nagrać. No, mój rekord 750 z piątki uturbioną do 300 koni 280, a z powrotem 300 między samochodami, no nie? Więc no wy to musicie ocenić. Sądzę, że teraz to sobie tam zobaczyliście. No i teraz chcę być tutaj na tym terenie, chcę tutaj szkolić ludzi nie od podstaw, chcę doszkalać osoby, które mają prawo jazdy, jakiś tam nalot, ewentualnie nawet motocykl. Jest pięknie tutaj w ogóle, nawet statki tu nie pływają, nie wiem, może tutaj w ogóle jest radiacja jakaś, ale to jest Kołobrzeg i poza sezonem w kwietniu i jeszcze jak jest kiepska pogoda i pandemia, no to tutaj się nic nie dzieje, nie? Chyba teraz wrona mi trochę tam kracze, ale to ta biała. Jest fajnie, nie? Więc co? Najważniejsze jest bezpieczeństwo. Niektórzy wiedzą o tym coś, jak już są po pierwszym wypadku, I nie ma, moi drodzy, czegoś takiego, że ona mi wymusiła. No tak, i traktor też ci wymusił, i rowerzysta ci wymusił. Ogólnie zasada jest taka. Wszyscy użytkownicy ruchu drogowego to są pijane dzieci. Aha, no już dzieckiem trzeźwym jest kłopot, jak prowadzi. Jak już jest pijane, to już jest całkiem kłopot, bo pijani też robią głupoty. No to teraz jak trzeba jeździć? No, aktywnie, ale defensywnie, nie? Czyli masz przednie koło w swoim ścigaczu litrowym za 60 tysięcy 120 mm szerokie, a z tyłu 180-200, masz 200 koni pod sobą, jedziesz piątką przez miasto, żeby mało ci spalił? To jedź dwójką. Jak zaczniesz hamować, to na pewno po polskiej drodze przednie koło spowoduje to, że stracisz możliwość hamowania i omijania. ABS nie gra roli, ABS nawet nie gra roli na deszczu, bo podczas deszczu nie ujmujesz gazu, hamujesz tyłem od razu i koło ci się nie zablokuje, bo silnika nie zatrzymasz tylnym hamulcem podczas jazdy, jeżeli nie ujmiesz gazu.
A hamowanie przodem na mokrym, to w ogóle w Anglii, jak byłem instruktorem, wyglądało w ten sposób, że jak kursant użył kierunkowskazu, wjeżdżając na rondo, gdzie nikogo nie było, to już oblewał, bo znaczy, że nie wie, gdzie jest i nie wie, kto go widzi. A co? A z tym przednim hamulcem? Policja dawała mandaty, bo tam pada 250 tysięcy dni w roku deszcz w tej Anglii i motocyklista po deszczu musi być zapaleńcem. I jak będzie walił cały czas z przedniego hamulca, niszcząc przednie koło, przednią oponę, oczywiście tarcze, klocki, płyn i męcząc sobie rękę, która potem odpowiada za przejście fajne, płynne przez zakręt, to co się dzieje wtedy? No to dostaje mandat, tam 100 funtów na dzień dobry. Dlaczego? Bo policjant widział, że hamował przednim hamulcem. Przedni hamulec jest awaryjnym hamulcem, to jest e-brake, emergency brake, jest hamulcem ratunkowym, posiłkowym, jak już trzeba przyłożyć. Ale w momencie, kiedy możesz sobie kliknąć niżej, z trójki na dwójkę, dać w palnik, objechać to wszystko i to ty jej zajedziesz drogę i jeszcze jej faka pokażesz i na koło postawisz i ona sobie pomyśli, no, motocykliści to wariaci są przecież, jak ja tu jadę moim dobytkiem Uno z moim dzieckiem z nieprawego, to już nie będę kończył. I co? I miałam prawo się pomylić, a on ma prawo mieć druty w nogach, nie? I cała jego firma jest pod znakiem zapytania i ludzie, którzy u niego pracują, też się zastanawiają, czy ktoś po jego śmierci przejmie ten biznes, czy nie przejmie. A może przejmą menadżerowie tych biznesów, te biznesy, jeżeli ich jest kilka. I tym oto miłym akcentem chyba będę kończył. Nie wiem, jak to tam wyszło, zaraz wam powiem. 23 minuty 38. Ogólnie podobno nie jestem brzydki, ale do pięknych się nie uważam. Tu do Kamili mówię. Żartowałem. Jeszcze 7 minut.